Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Naszym gościem Magdalena Majkowska, prawnik, adwokat związana z ośrodkiem Ordo Juris. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I także jako mecenas, jako adwokat broniła pani tych, którzy zostali zatrzymani przez policję po wydarzeniach ze środy, po protestach, po pacyfikacji protestu rolników przed polskim Sejmem. Dużo już wiemy, dlaczego policja te osoby zatrzymała. Są nawet akty oskarżenia, są zarzuty. No i co? Jakich czynów zabronionych dopatrzyła się policja w działaniu protestujących? Jeżeli chodzi o mnie, to z ramienia Instytutu Ordo Juris reprezentowałam 2 zatrzymanych rolników. Jeden z nich, 65-letni uczestnik protestu rolników i rolnik, dostał zarzut udziału w zbiegowisku oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, co miało polegać na rzekomym rzucaniu policjantów jajkami i miał trafić ich nogi. Dodatkowo jego działanie zostało opisane jako rażące lekceważenie dla porządku prawnego. Ten 60-latek, jak za pierwszym razem zajechałam na komendę, jeszcze wtedy z tymczasowym upoważnieniem do obrony, do zatrzymanego, to nie zastałam go na komendzie, nie było go w areszcie, bo został przewieziony na badania, bowiem, tak jak też sygnalizowała nam rodzina tego mężczyzny, miał kłopoty ze zdrowiem. Wyszedł z aresztu dopiero wczoraj, po przedstawieniu mu przez policję zarzutów. Jeżeli chodzi o drugiego z zatrzymanych, to tutaj zarzut, jaki usłyszał, jest jeszcze bardziej absurdalny, ponieważ zarzucono mu udział w zbiegowisku, czym miał okazać rażące lekceważenie porządku prawnego, a jego zachowanie, które miało wypełniać znamiona tego przestępstwa, miało polegać na przemieszczaniu się wraz z tłumem. Więc ja się śmieję, bo tak naprawdę ten zarzut jest aż śmieszny, że tak naprawdę zachowanie polegające na tym, że ktoś idzie z tłumem, zostało potraktowane jako przestępstwo i człowiek został zatrzymany, aresztowany i spędził noc w areszcie. Ale to jak to? Znaczy, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówi o kilkunastu osobach zatrzymanych, że są zarzuty za napaść, za ciężkie przestępstwa. Tymczasem te zarzuty to jest, jak rozumiem, poruszanie się z tłumem jako udział w nielegalnym zbiegowisku i to jest to przestępstwo, za które rząd Donalda Tuska będzie, jak rozumiem, ścigał z całą surowością prawa. Tak, panie redaktorze, przypadki, które akurat wpadły do mnie, ja reprezentuję te osoby, zaburzają całą tą narrację o tych chuliganach, którzy mieli rzucać kostkami brukowymi, być nietrzeźwi i jest różnica między zarzutem rzucania kostką brukową a jajkami. Więc tutaj nawet tak od bardzo już ludzkiej strony zatrzymać 65-letniego schorowanego człowieka na noc do aresztu. Tutaj wspomnę też, że pan był oczywiście trzeźwy, żeby nie było, że spędził noc w areszcie, bo był nietrzeźwy. Był trzeźwy. Był to typowy rolnik. Jak pobierali od niego linie papilarne przy wypuszczaniu go, to był problem nawet z pobraniem odcisków palców, bo miał tak spracowane ręce, że system w ogóle nie przepuszczał tych linii papilarnych. No, to też, pokazuje, a co będzie dalej? Jak rozumiem, tego 65-letniego mężczyznę policja w końcu wypuściła, ale jak rozumiem ma zarzuty, kiedy będzie rozprawa i kiedy ten akt oskarżenia, na to będzie akt chuligaństwa, jak to będzie prawnie i jaka kara grozi za udział w nielegalnym zbiegowisku i za ubrudzenie butów policjantów jajkiem. W pierwszej kolejności, panie redaktorze, to co my mamy zamiar zrobić, bo jeszcze nie ma ani żadnych terminów rozpraw, jeszcze też nie zostały skierowane wobec reprezentowanych przez nas osób żadne akty oskarżenia. W pierwszej kolejności my zaskarżamy w ogóle czynność zatrzymania tych osób. Jest na zażalenie na tą czynność zatrzymania i osadzenia właśnie w areszcie jest 7 dni od zatrzymania, więc będziemy składać na to zażalenie. Jeżeli chodzi o czyn polegający na udziale w zbiegowisku, no to grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast na razie, pomimo tego, że było rozważane przeprowadzenie w tych sprawach postępowania przyspieszonego, do tego nie doszło. Wówczas jakby było postępowanie przyspieszone, to tłumacząc też słuchaczom, postępowanie przyspieszone to jest postępowanie 24 godziny. Także w weekend moglibyśmy mieć już wyroki w tych sprawach. Natomiast w tych sprawach nie będzie postępowania przyspieszonego. Teraz po prostu będzie prowadzone postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę. Na końcu tego... A dlaczego tak się stało? Bo wiemy, że są 2 wyroki w trybie przyspieszonym. To jest tak, że policja nagle uznała, że jednak to, co robi, no to może nie powieść się tak łatwo w sądzie? To zależy, czy są przesłanki do postępowania przyspieszonego. Natomiast tutaj nawet samo to, żeby stwierdzić, czy dane osoby były sprawcami, no to trzeba prześledzić monitoringi. Przecież z protestu rolników jest masa nagrań, więc no, przepuszczanie tego przez postępowanie przyspieszone to jest tak naprawdę w mojej ocenie chęć popisania się właśnie szybkością skazania uczestników protestu, żeby mieć potwierdzenie tego, że rzekomo właśnie uczestnicy warszawskiego protestu rolników to nie byli rolnicy, tylko jacyś zwykli chuligani. Te 2 osoby, 2 zatrzymanych, których pani mecenas reprezentuje, to byli rolnicy, czy to nie byli rolnicy? To byli rolnicy. To byli rolnicy, tak jak już panu redaktorowi powiedziałam, nawet jeżeli chodzi o tego starszego człowieka, no to jest człowiek, który całe życie żył z pracy własnymi rękami. No, cała jego postawa, przyjechał tutaj też z czystego przekonania, żeby bronić interesów polskich rolników, ale bronić też interesów Polaków. Jak z nim rozmawiałam, to był święcie przekonany o słuszności postulatów protestu rolników i tego, że w interesie nas wszystkich jest to, aby niekorzystne przepisy Europejskiego Zielonego Ładu nie obowiązywały oraz jest to, aby bezpieczeństwo żywieniowe było przestrzegane w Polsce. A proszę jeszcze powiedzieć, skoro jesteśmy o tych opowieściach na temat ludzi zatrzymanych i oskarżonych, to jeszcze intryguje mnie historia tego drugiego mężczyzny, który nawet nie rzucał jajkiem w nogi policjantów, tylko po prostu był w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, zdaje się, bo to jest jego wina. Mhm. Tak, z relacji osób, które razem z nim były wtedy na miejscu, bo zanim udało się skontaktować z samym zatrzymanym, no to byliśmy w kontakcie z osobami bliskimi czy też znajomymi, którzy byli z nim wtedy na miejscu. To opisywali to w ten sposób, że po prostu w pewnym momencie policja zaczęła wyłapywać przypadkowe osoby z tłumu, no i trafiło między innymi na ich kolegę. I ten kolega został zabrany na tak zwany dołek, czyli do komisariatu trafił. Na jak długo i z jakimi zarzutami wyszedł? Trzeba to na piśmie. Co właściwie policja, co właściwie rząd Donalda Tuska mu zarzuca? Wyszedł z zarzutami, tak jak na początku rozmowy wspomniałam, jest to zarzut, bo to jest zarzut czynnego udziału w zbiegowisku, polegający na tym, że przemieszczał się wraz z tłumem. Czyli po prostu był przed Sejmem wtedy i za to został zabrany jako wywrotowiec, jak rozumiem, tudzież chuligan, bo tak określił tych zatrzymanych chociażby marszałek Hołownia czy premier Donald Tusk. Czyli ten jego akt chuligański polegał na tym, że był przed Sejmem i się przemieszczał po ulicy Wiejskiej. Dokładnie tak, panie redaktorze. Nie rzucał niczym. Po prostu był, tak jakby powiedzieć, że był w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, bo zdecydował się wziąć udział w proteście. I o tym są te zarzuty. Jak rozumiem, jaka będzie część dalsza takiej sprawy? Jak pani mecenas wyobraża sobie rozprawę przed sądem? Panie redaktorze, ja sobie na obecną chwilę trudno mi wyobrazić, że w ogóle prokuratura zdecyduje się skierować akty oskarżenia w tych sprawach. Natomiast no, czeka nas pewnie miesiące postępowania w tych dwóch sprawach, no bo teraz wszystkie czynności przed prokuraturą trzeba będzie przeprowadzić, czynności dowodowe, później pierwsza i druga instancja w sądzie, jeżeli będzie skierowany akt oskarżenia. Natomiast tak jak mówię, trudno mi sobie wyobrazić skierowanie w sprawie tak śmiesznie w ogóle sformułowanego zarzutu jakikolwiek akt oskarżenia. Pierwszym krokiem, jakim my jako obrońcy tych zatrzymanych wykonamy, to jest zaskarżenie, zażalenie samej czynności zatrzymania, bo w naszej ocenie ci ludzie w ogóle nie powinni trafić do aresztu. I o tym. A to jeszcze na koniec, pani mecenas, a jakieś są możliwe odszkodowania? No bo parę ładnych godzin, noc spędzona w areszcie, nic przyjemnego. Do tego jeszcze jest tak, że te osoby zostały jakoś tam pokazane. Teraz policja publikuje kolejne zdjęcia. To wszystko może się skończyć tak, że będziemy musieli płacić jako państwo odszkodowania tym zatrzymanym. Nie można tego, panie redaktorze, wykluczyć, że tak się skończy. Miejmy nadzieję właśnie, że ci ludzie za niesłuszne zatrzymanie dostaną odszkodowania. Natomiast z drugiej strony to my jako podatnicy będziemy musieli się wszyscy na to składać. I o tym mówiła Magdalena Majkowska, mecenas prawnik broniąca dwóch podejrzanych zatrzymanych przez policję. Jeden podejrzany i oskarżony o to, że przemieszczał się razem z tłumem przed Sejmem w minioną środę, a drugi 65-letni za to, że ubrudził czy rzucił jajkiem w buty policjantów. No i też, że był w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Takie akty oskarżenia, takimi aktami oskarżenia chwalił się wczoraj, między innymi takimi aktami oskarżenia chwalił się wczoraj minister spraw wewnętrznych, pan Kierwiński. Pani mecenas, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze.